Magda Żakowska, witam Państwa. Niż znad Finlandii psuć będzie pogodę w najbliższych godzinach, w nocy, jutro, a nawet w niedzielę. W dodatku nad krajem przejdą chłodne fronty. Jeden z takich frontów zaznaczy się w nocy na północnym zachodzie, drugi na południowym wschodzie, a z północnego zachodu popłynie chłodne polarno-morskie powietrze. No i tak w nocy, tam gdzie fronty, tam też dużo chmur i przelotne opady, a na pozostałym obszarze przejaśnienia, a nawet większe rozpogodzenia. Noc dość chłodna, temperatura spadnie od do 8 lub 5 stopni, na przedgórzu nawet do 4 lub 2. I niestety znów wiać będzie silnie, porywy zachodniego wiatru mogą osiągać prędkość od 30 do 55 km na godzinę, a wzdłuż wybrzeża nawet do 65 km na godzinę. I tu też synoptycy spodziewają się burz. Jutro nadal niżowa i frontowa, bardzo dynamiczna pogoda. Jeszcze rano i do godzin południowych trochę słońca w regionach południowych, ale i tam w końcu dotrą chmury z przelotnymi opadami deszczu. Na ogół popada słabo, ale w pasie północnym padać może intensywnie i tu też spodziewamy się kolejnych burz, które będą przesuwały się w kierunku południowym i południowo-wschodnim. Nadal wietrznie, znów porywy zachodniego wiatru od 30 do 55 km na godzinę. A tam, gdzie zagrzmi wiać, będzie jeszcze silniej. W dodatku chłodno w centrum i na północy od 10 do 13 stopni. Nieco cieplej na krańcach zachodnich i południowych od 15 do 17 stopni. W regionie w tych najbliższych godzinach chwilowa poprawa pogody, bo chmury pozanikają, nie zabraknie rozpogodzeń, ale już nad ranem znów zachmurzenie wzrośnie i pojawią się kolejne opady. O poranku będzie w regionie 8 lub 7 stopni i już w nocy zaczną dokuczać nam bardzo silne porywy zachodniego wiatru. Jutro bez większych zmian, od rana bardzo dynamiczna pogoda, czyli po chwilach ze słońcem frontowe chmury, z których może przelotnie popadać, na ogół słabo, ale na północy te opady mogą być bardziej intensywne. Porywy wiatru jutro mogą jeszcze osiągać prędkość do 50-55 km na godzinę. No i będzie chłodno, bo maksymalnie termometry pokażą tylko od 10 stopni w Tucholi, w Grudziądzu, do 12 w Inowrocławiu czy też we Włocławku. Ciśnienie wolno powędruje w górę. Jutro w południe będą 1002 hektopaskale. W niedzielę nadal rześko, w dodatku może zagrzmieć. Również w poniedziałek taka zmienna, dynamiczna pogoda. Kiedy poprawa? Otóż we wtorek wyjrzy słońce i będzie cieplej. Do zobaczenia.